reklamy minęły, czy jeszcze nie. Chciałam ogarnąć Simy, zanim wrócicie i jak widać Bigos zasnął tutaj na trawniku. Jakaś sąsiadka po nim przespacerowała. Na pewno Bigos jak wróci, to będzie zadowolony z tego, jak zaopiekowałam się jego Simem. O, wszystko jest po prostu pięknie, perfekt. Halo? Halo, halo? Masz jeszcze reklamy? Nie. Dobrze, nie wiem czy widziałeś, ale zaliczyłeś zgona przed domem. No. A jeszcze jakaś sąsiadka po tobie przeszła i spałeś koło śmieci, nie? Tak myślałam, że zrobimy się pauzę, ja te 3 minuty ogarnę Simów, żeby było super zarąbiście i wszystko tak, o, wiesz. O, to już ogarnę. To ogarnęłam po prostu po byku. O, Marko. Nie no, po prostu młotka mistrz. Ale patrz, przynajmniej cię nakarmię do końca. O. Nie, Bigus, nie sprzątaj tego, nie warto. I dostaniemy karę za syf. A już popatrz, jak ładnie posprzątałam przed domem. Cudownie, aż zasnąłem z wrażenia. Nie, jak ta rozrywka i leci na tym powoli. Masakra. Ta, jeszcze skunks! Wszystko niech przyjdzie. Dobra, przewinę, bo i tak stoją, nic nie robią. Bigos się położył spać, a młotka próbuje się doprowadzić do stanu używalności. Jeszcze nam śmieci jakiś wygrzebał, cholera jasna. Bigos biedny płacze. Masakra. Tak o mnie dbasz. Bigos, czemu nie chcesz spać? Śpi! Czemu on krzyczy dupa? Już, posprzątane wszystko, młotka ogarnie wszystko, poszuka pracy i będzie dobrze, naprawdę. O matko, ja mam wszystko na czerwono. Nie wszystko, jesteś najedzony. Jeszcze raz mi ten shop, to przecież się go zabije, no. Idź mi stąd, śmieciołazie jeden. To się dopiero żarłeś, Bigos. O. Młotka, sprzątaj. Sprzątaj i szukaj roboty, zanim znowu ci paski spadną. Ktoś tutaj krzyczy, że mamy kupić dwa łóżka tańsze. Damy radę na jednym. Darusia. Szukaj pracy. Nie no, młotka teraz na pewno pracy nie poszuka. No. Ja pierdzielę, popatrz jak jesteś wymęczony, nie? Masakra, jak ja zaraz umrę, nie? To młotka o, ma depresję. To poczytaj sobie gazetkę, młotka. Bigos, czy ty nie miałeś spać? Jeszcze się zlałeś pod siebie, nie wierzę! A, to już nie musisz skorzystać z kibelka, to się tylko umyj. I śpi dalej. Mam nadzieję, że dotrwamy do końca. Chyba ci się wrypałam w łóżko. No, super. Bigos, nie idź dzisiaj do pracy. Ja cię tutaj ogarnę ładnie. Nie, poczekaj, najpierw zjedz po prostu. Najpierw zjedz. Okej. Okay. Zjedz sobie 3 hamburgery, będzie dobrze. Oho, widzę, że ty nie jesteś lepsza, jeżeli chodzi o potrzeby. Posprzątamy wszystko. Robaki nam się zalęgły. Poczytasz sobie gazetkę. Będzie dobrze, popatrz. Po prostu nie wierzę w to. Nie pójdziesz do pracy, nie pójdziesz, nie potrzebujesz. Popatrz, jesteś przynajmniej najedzony, kurde, zaraz zaliczysz zgona. Nie, jeszcze nam shop wszystko zaraz tu pewnie pozabija, no. Powywala te śmieci, które tak namiętnie sprzątałeś. Boże, ale może chociaż młotka się trochę ogarnęła. Dobra, to ja ci zwolnię łóżko. No niemożliwe. Ja tutaj posprzątam wszystko i zaraz będę z powrotem szukać pracy. Tym razem mi się uda. Młotka, wstawaj. Nie ma starania po gałązkach. O, Wojty nam daje 30 minut, że przetrwamy.
damy radę więcej, znowu nam się jakieś robaki zalęgły. Bigos, ty już nic nie sprzątaj, tych Bigos po prostu idź spać. Mhm. I się poogarniaj. Boże, jak to jest, że ja sprzątam te śmieci i robi się ich coraz więcej? Dobra, ja tego nie ogarniam, ja po prostu zabiję te karaluchy u nas. Nie usiądź. Nie tym. Ty zabij karaluchy. I zrób jedzenie. Dobra, młotka jest... Czy ja już mogę poszukać pracy? Skrzesek napisał, a taka usza pod prysznicem trzyma się od początku live'a. No bo nikt nie był w stanie. Nie chce szukać pracy, to poczytaj sobie gazetkę. Wszystko ją przygnębia, no co za torba. A Rędziak ma rację, jeżeli jeden sim umrze, to drugi będzie go opłakiwał 24 tam na dobę. Więc to już w ogóle będzie koniec, bo ty cały czas będziesz płakać. Nie umrzesz. Bigos, popatrz, jak jesteś szczęśliwy. No bo z tobą jestem, nie? Dla rozrywki posprzątasz. Artur Kot napisał, że zwierzaki zwiększają pasek potrzeb. Ale nie wiem, na ile to jest prawda. Ale w jakim sensie zwiększają pasek potrzeb? Przecież mamy dużo zwierzaków tutaj. Może trzeba się z nimi bawić czy coś? Dobra, to zrobimy tak, że ty jeszcze sobie to wszystko posprzątasz i pójdziesz się bawić z pieskiem. Dobra, czy młotka się ogarnęła i będzie szukać pracy łaskawie? Gdzie jest ta gazeta? Przeczytaj, nie przeczytaj, szukaj pracy. No co za torba! Vivi, zawróciłem po godzinie i jest jeszcze gorzej. Nie jest gorzej! Ale całe szczęście nie tykasz Żurcina. Już wychodzimy pomału na prostą. Nie wychodzimy ani kawałek na prostą. Popatrz, jaki mamy syf w chałupie, przecież się nie da. Młotka, szukaj pracy, już jest dobrze, już jesteś prawie zielona, no! Zaproś kogoś i zamoruj go. Jak umrze, to sprzedasz nagrobek za 100. Myślę, że do tego syfu nikt do nas nie przyjdzie. Dobra, młotka, w takim razie tutaj, ale czekaj, mamy 300 i może za to 300 dam radę kupić ci łóżko. O! Co o? I możemy teraz spać synchronicznie. No. Okej. Okay. I będziemy na zmianę spać w tym najlepszym łóżku. Okay. Dobra, ja śpię najpierw w tym najtańszym. Aha, ty masz dobrą energię, tylko wszystko inne do dupy. Dobra. No to ty dostajesz dzisiaj lepsze łóżko. W takim razie ja idę spać tu. Bigos, nie płacz, będzie dobrze. Posprzątamy tylko chatę i będzie wszystko w porządku, zobaczysz. O tak, zwłaszcza, że mamy 14 simoleonów. Nie, musimy jakiś śmietnik kupić, że moi tak nie lata. Nie mamy pieniędzy na śmietnik. No. Dobra, to teraz przeczytaj sobie gazetkę z gołymi paniami. Czytaj gazetę, mówię! No i jak masz mieć lepszą rozrywkę, jak nie czytasz gazety? Co ja mam z nim zrobić? Dobra, nażryj się w takim razie. To zdechnij z głodu! O. Jestem głodny! Nie, nie zrobię sobie nic do jedzenia, bo jestem głodny. O kurde, nie stać nas na jedzenie. Zsikam się zaraz. To rób siku tu. Nie mamy no pieniędzy. Właśnie, to wszystko przez ćwiru, bo nam wyjadali wszystko. No. Bigos, weź proszę cię... Nie wyrzucaj tego, weź przeczytaj to sobie. Ja wstanę i cię pocieszę, bo masz mało towarzystwa. 14 simoleonów i 0 przyjaciół rodziny. Wasz koniec jest już tylko formalnością. Dzięki za wsparcie, czat! Jeszcze mogę sprzedać zmywarkę, z której i tak nie korzystamy.
Proszę! Proszę! Postawię nam blacik! Blacik. Najtańszy w pieski! O, on matko. Jest jakiś gówniany, ale dobra. Czemu on jest taki? A bo to jest lada. Dobra. Tutaj było gdzieś takie cofnij śmieszne. Wszyscy Gina krzyczą. Jean zostaje! Ale w sensie, żeby czeć. No ale przecież mamy tak niskie potrzeby, że ten Jean to nas dobije tylko. No. Ale dobra, młotkarz stanie z rana i walnie Gina, nie ma problemu. No. Dobra, blacik nam kupię. O, blacik, śliczny blacik. No, i będziemy mieć gdzie stawiać, nawet dwa nam kupię. O, kurde. Burżujstwo i śmietnik. Śmietnik też będziemy mieć, a nie jak jakieś biedaki. Zlew przestawimy tu. Jak kończyć to z klasą? Damy radę! Młotka 3. Czyj? 3. Ale patrz, w końcu się przekonałeś, że gazeta to jest jedyne rozwiązanie. Jestem tak załamany, że wszystko mi jedno. I co z tym Jeanem? Jest Jean. I teraz ja wygram. Zobaczysz, że wszystko się uda. Mam nadzieję, bo już gorzej być nie może. Ja chcę dzisiaj pracować. Chcę dostać pracę. Dostanę pracę super zarąbistą. Będę chirurgiem, kardiochirurgiem. Super bogatym. I co się stało? Patrz, dostałam gotowanie, technikę i inwencję. Szkoda tylko, że nie mam pracy. Ale dobra, to jest jakiś pozytyw. Ugrilluję nam lepsze hamburgery, skoro już umiem gotować. I mamy blacik! O, blacik. Blacik. Teraz robię takie pyszne hamburgery Bigos, teraz wszystko już będzie dobrze. Wiem o tym, będzie super. Zaraz cię naprawimy, posiedzimy przy hamburgerach, pogadamy. Już przestaniesz być nieszczęśliwy. No, to na pewno. On tak czyta tą gazetę, jakby jakąś modlitwę tam odprawiał. Popatrz, już jest coraz lepiej. A kupa leży przed domem i leży. Nie, ta kupa jest obleśna, ale zaraz zrobi się biała i zniknie. Oho. Już to obczaiłam. Okej. Okay. Popatrz, te są bardziej rumiane i na pewno są pyszniejsze. Zdecydowanie tam jakiegoś koperku dodałaś, nie? Mhm. I teraz popatrz, wystarczy, że zjemy tylko po dwa. Bigoś, zostaw ten i popatrz, zjemy razem, od razu ci towarzystwo wskoczy. O. De Filippos proponuje, żebyśmy przenieśli łóżka do kuchni i zburzyli ten pokój, tą sypialnię. I co jeszcze? Popatrz, rozmawiamy. Zaraz ci urośnie wszystko tak, jak trzeba. To źle zabrzmiało. Chyba się nie lubimy, ale to nic. Przynajmniej towarzystwo ci rośnie. Będziesz szczęśliwszy. Zwierzaki pomniejszają wam głód i dlatego jedzenie wam tak mało daje. I też energię, i komfort, i rozrywkę. Okej. Okay. Ciekawe dlaczego tak. Znaczy ja wiem dlaczego tak, bo sama jestem na psiej diecie. Wszyscy stoją z tym zburzeniem pokoju. Ale jak my, to przecież nie pomieścimy wszystkiego. Damy radę, słuchajcie. O, okna możemy sprzedać. Bigos, ale ja idę do pracy zaraz, więc wiesz, nic nie będziemy sprzedawać. Zobaczysz, ja dzisiaj pracy poszukam. Jeszcze jak zrobimy? Jak taki typowy Polak, ja dzisiaj poszukam pracy. No.
I teraz popatrz, ja do ciebie zagadam, Bigos nie śpi. Dasz radę do roboty jeszcze iść. Ja jeszcze tak, popatrz. Porozmawiam z tobą o zainteresowaniach. I będziesz od razu szczęśliwszym Bigosem. I pójdziesz zarobić swoje 150. A ja jeszcze dojem hamburgera i wszystko ładnie posprzątam. I kiedyś poszukasz pracy. I poszukam pracy, bo teraz na pewno już będę miał taki nastrój, że mi się uda wszystko. Zobaczysz. Na fazie będziesz. Zachłysnę się szczęściem. Ej, zaraz na te kwiatki pozdychają i w ogóle jak będzie się z domu wychodzić, to będzie źle. Ale popatrz, troszeczkę ze mną pogadałeś, już jest ci lepiej. Idziesz do roboty i już wszystko będzie dobrze. I limuzyna przyjechała. Tak, popatrz, jaki szczęśliwy idziesz do pracy. Jakim cudem wasi Simowie jeszcze żyją. Bo my po prostu mamy skill. A? Życie na krawędzi. Zadzwońcie do Doborowej, nasz nowy dom. Dobrze, damy radę. Tak zrobimy. Tylko młotka zje wszystkie hamburgery i zmarnuje jednego hamburgera. Popatrz, jak mamy śmietnik, to nagle zaczęło się nam lepiej sprzątać. Kurde, chyba się zlałam. O, matko. Ale to nic, dobra. Jeszcze tu sprzątnę, śmieci wyniosę, to posprzątam i to. I będzie czysto w domu i wszyscy będą szczęśliwi i... A właśnie, tu Artur dobrze mówi, jak kupimy znak, to pozbędziemy się zwierząt bezpańskich. Ona dalej nie chce szukać roboty. Ja myślę, że to jest nierób, po prostu poziom Ferdynand kiepski, wiesz? Aha. To mam nadzieję, że chociaż w pośredniaku byłaś. Byłam. Ale w Simsach nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Dobra, to czekaj, to ja sprzedam tą Michę i kupię nam znak. Gdzie ten znak jest? Tu pewnie. Nie, to papuga jest. O matko, jeżeli... ktoś, że mamy sprzedać sztalugę easy.pl. Ale okay. ona jest nam chyba potrzebna. Czy nie, już nie muszę kreatywność rozwijać. Sprzedamy sztalugę na rzecz książek, ale gdzie jest znak? W dekoracjach podobno. O, jest i kosztuje 15. O. Nie chcemy bezpańskich zwierząt, bo podobno robią nam źle. No, że nam robią. Ale się przejmują tym znakiem? Dobra, młotka czyta. Dobra, czy teraz poszukasz pracy łaskawie? No jaka to jest torba jedna! Nie rób pieprzony, no! Odbierz Bigo z telefonu. Na pewno pieniądze. O tak, zdecydowanie. Dobra, i tak nie chcę u was pracować. Śpi, Bigos. 150 zarobiłem. Widzisz, jak jestem zdolny? Jak ja bym miała normalną pracę, też bym tyle zarobiła. Już dawno. Dobra, młotka wstanie. Wyrzuci śmieci. I niech poszuka pracy. Teraz już na pewno jej się uda. Nie, wszystko ją przygnębia. Kurde mać. Wymówki. Tak jesteś, nie? Co za leń po prostu śmierdzący. Nie będziemy Gina czeli. Ja zaraz poczę Gina. No, ale znowu nam coś zrobi. Nic nam nie zrobi. Czy ja już mogę szukać pracy? Jesteś szczęśliwsza, młotka, kurde mać. Nie, nic nie sprzątaj. Po prostu weź tą gazetę i szukaj. Musisz mieć zielony pasek na stroju.
żeby szukać pracy. A, rety. Ale ona jest zawsze nieszczęśliwa, nieważne co jej zrobię. A jeszcze 2 godziny temu mieliśmy taki ładny domek. Jak? Doprowadziłam nas do ruiny. No, Dante dobrze mówi, było od razu brać pracę, a nie fejmować. Widzicie, nauczka. A? Z fejmu nie przychodzi nigdy nic dobrego. Zielony pasek! Uhu! Zielony pasek! Bierz robotę, głupia torbo! Dalej nie chcę! A, już jest czerwony, bo kurde, nie wiem co. Wszystko ją przygnębia. O, Klauducha ma dla ciebie super poradnik. Młocia, zrób wszystko na zielono, a powinno działać. Dzięki, nie wpadłabym na to. Jest już na zielono, czekaj, da radę, młotka, skoncentruj się, nie bądź nieszczęśliwa, chociaż przez 3 minutki, młotka, ogarnij, połóż gazetę, dobrze, szukaj pracy. Tak! Chcę szukać pracy! Są 3 oferty, czy jest tylko to i koniec? Chyba 3 oferty są, mi się wydaje. Nie chcę być czołgistką. Nie ma 3 ofert. No dobra, zostanę czołgistką. Czołgi? Nie wierzę! Nie! Tej gęcie. Nie! Zmarnowałam taką szansę. A miałaś zielone. A miałam zielone. Ja zaraz zacznę płakać. O matko. Inaczej o młotko. Ja rozumiem. Gdybyś, nie wiem, umierała, to byś mogła chodzić do pracy. Ale... Jesteś w znacznie gorszym stanie niż ja, a nie marudzisz. Nie, ona nawet nie chce malować. Gwiazdorzy teraz. No to masakra po prostu. Wojsko jest najlepiej płatną pracą. Możliwe. Ale patrz, jaki piękny poranek. Czytamy sobie gazetkę, full relax. Jeszcze niedawno moglibyśmy wypić kawę, gdyby się nie my nie musieli wszystkiego sprzedać. Czekaj, bo Rafaela Bugatti dobrze pisze. Sprzedajcie sztalugę, kupcie książki dla techniki Bigosa, kupcie to coś prawda, do rozrywki. To prawda, mieliśmy zresztą to zrobić. I kupcie lodówkę, sprzedajcie grill. Wszystko będzie okej po tym. Nie możemy sprzedać grilla, bo nas nie stać na to, żeby mieć lodówkę i kuchenkę. Świetnie. A wiesz, zarabiałaś więcej niż ja. Nie. To jest po prostu tragedia, co tu się dzieje. Super, dajemy sobie radę. O, gdzie? Książeczki, o proszę, za 100. Boże, jakie brzydkie, kupię te droższe. Nie. O, możemy ten sprzedać kafelki z podwórka. Zlewik przeniosę nam z powrotem tutaj, bo i tak z niego nie korzystają, idioci. A może ja bym podjął tą pracę w tym wojsku, jak jest lepiej płatna? No, Bigos chce się poświęcić. Ale jesteś informatykiem. Jestem. I co, zostaniesz czołgistą? Daj spokój. Dobra, to mamy i coś dla rozrywki. Skupimy im wieżę. Tą najdroższą, bo ta najtańsza jest nieładna. Cicho. Stoliczek i na stoliczku magnetofon. O, mamy czas do 9, bo wtedy nowa gazeta przychodzi i jest zmiana wyboru pracy. No i proszę, jak jesteśmy ładnie spłukani. Brunecia lubi czołgistów?
Bigos. A to Maurycy napisał. No dobrze, to zostaniesz czołgistą, skoro Bruneca lubi czołgistów. Dobra, Bigos, odłóż to. Ale ty się nie weźmiesz pracy, popatrz jak ty wyglądasz teraz. To poczekaj chwilkę. Porozmawiamy. Chociaż nie, możesz mi tylko naobrażać mnie i nadokuczać mi. Ale zaraz będzie dobrze. Chyba jestem wkurzona na ciebie, bo tak. Damy radę. Masakra. Ale patrz, jestem prawie zielona. Porozmawiam z tobą i pod Regina. Okej. Okay. Tylko nie płaczą, biedni. Chodź, potańczymy sobie razem. O, no, nie mamy kasy, jesteśmy spłukani. Zostało nam tańczyć! Czy Młotka i Bigos wyjdą z depresji? To w następnym odcinku. Znowu mi od orek wrzucasz! Sprzedajcie te drogie sercowe łóżko. Nie, ono musi zostać. Ale w sumie kafelki z tego byśmy mogli sprzedać z podwórka. Ale jakie ładne mamy kwiatki. O kurde, pozdychały wszystkie. Patrz, tańczymy razem, to na pewno poprawi nasze relacje. Uhu. Popatrz, już wychodzimy z depresji, jest dobrze. Miała czeć Gina. Teraz będę czeć Gina, jeszcze tylko troszkę towarzystwa i rozrywki. Popatrz, jakim ładnie razem dobrze. Ładnie o. Razem dobrze. Bigos dostanie sexy story i od razu się młodzi za zielenią paski. No, no. Skorzystaj i weź prysznic, Bigosie, zanim pójdziesz do pracy. Patrz, i mi się paski zazieleniły i już, Młotka. Czyj? Praca, nie czyj. Czyj? Ja nie będę czołgistką, ty będziesz czołgistą. No. Ta, to jest tanie z gwiazdami, nie? Ja nie wiem, czy ty dasz radę coś przeczytać z tą pracą, bo popatrz. To było ziemia czy powietrze? Ziemia. Ziemia? No, powietrze nam zrobił jakiś kosmos. Co tym razem? Może nam kwiatki podleja z automatu. Może. Tak, popatrz, idealnie. Wychodzimy na prostą. Co się stało? Bo ja... Podlał nam kwiatki. Ło, no super. To czekaj, to ja jeszcze potańczę trochę. Gdzie jest nowa gazeta? Nie ma. Kurde, ale ta gazeta z czołgistą nam zgnije, zanim ty będziesz w stanie. Do 9:00 masz czas, nie? A, no tak, przecież nie musisz iść do roboty teraz. To czekaj, to jeszcze ze mną potańcz trochę. Pozdrawiamy pociąg. Pozdrawiamy. Patrz, jesteś na dobrej drodze, tylko żebyś coś mógł sobie zjeść. O, kolejna sik pauza, krzyczą. Czekaj, poczytaj sobie gazetę. Przeczytaj. Czy nie, no kurde, towarzystwa masz mało, pomimo, że się bardzo starałam. Czekaj, zrobię ci coś pysznego. Okej. Czysto w tym domu jak nigdy. No bo mamy w końcu kosz na śmieci. O, daj radę, daj radę, Bigos. 15 simoleonów. Nikt cię nie będzie drażnił. Błocia ci zrobi pyszne hamburgery, będziesz szczęśliwszy.
Kurde, nie zrobię ci pysznych hamburgerów, bo jesteśmy biedakami. Kurde, mać. A ty nie poszedłeś do pracy, kurwa, jesteśmy w dupie. No, sama mi kazałaś nie iść. Czekaj, czekaj, zrobimy inaczej. Okej. Jadę, uda mi się tym razem. Nie. O Jezu. Też nie, no głodna jestem. No i tyle z podróży. To nie ma sensu, czekajcie, to... Sprzedajmy... Wiem, co sprzedamy, patrzcie, jaka jestem sprytna. Ha! Już mam stówę na żarcie dla ciebie. O matko. Ale Szuniek mówi, że zwolnijcie z show biznesu. Nie. Jeszcze nie. Ale jestem na dobrej drodze. A my rachunków jakieś nie mamy? Nie, opłaciliśmy. Ogarnęłam to akurat. Chyba cię właśnie dzwonią, żeby cię zwolnić, ale to nic. To nie odbieraj. Dobra. To nie będę odbierać. Dobrze, teraz Bigosik będzie pyszne hamburgerki jadł. Kurde, gazeta się skisiła. Nie. No i po wojsku. I po wojsku. Za stolikiem leży gazeta o show biznesie. Leży. Tam jest opisane klęska młotki. Nie klęska, bo po prostu zdecydowałam, że zajmę się rodziną, a nie będę robić karierę w show biznesie. O tak, jak Gabriel z gotowych na wszystko. Tak jest. Popatrz, jeszcze teraz nam się relacje poprawią, bo zresztą zobaczę, ile mamy relacji. Patrz, jesteśmy na dobrej drodze do romansu. Jeszcze trochę będziemy mogli spać razem. O, super. No wiesz co, Bigos? Tak ci się źle ze mną spało? Oprócz tego, że w chaosie? Wojtek, a co ty też to lubisz? Bo nie wiem. O, właśnie, sprawdź nową gazetę. Sprawdzę nową gazetę. Młotką jeszcze nie jest zielona, nie. Musimy się nażreć. Jest takie piękne, nie? Musisz się nażreć, żeby czytać gazetę. Ja nie będę tego wyrzucać, ja się po prostu nażrę. Będę miała zielone paski, potańczymy troszeczkę razem i będzie dobrze. O, jaka z was typowa amerykańska rodzina. Żona gotuje obiad, podczas gdy mąż czyta gazetę. Tak. O, i wpieprzają hamburgery 24 na dobę. A, bo śmietnik się zapełnił. Czekaj, to ja... Tak, aha, dobra, to ja jeszcze zjem, ty Bigos. Nie wyrzucaj tego, weź się zjedz też. Patrz, jesteś prawie zielony. Jeszcze tylko towarzystwa troszeczkę potańczymy i będzie okej. Ja wyrzucę śmieci i posprzątam to wszystko. Chociaż nie, bo mi znowu spadnie na ten. Na czerwony, to nie. Po prostu zjem i poszukam pracy. O, ktoś się pyta, kiedy dziecko? Najlepiej. Opieka społeczna to tu w 3 sekundy będzie, wiecie? I znów syp w domu. Tradycja. Czekaj, ja wyjdę na zewnątrz, bo na zewnątrz będzie ładniej dla niej i ona się ucieszy. Ale patrz, chyba nie przychodzą już zwierzęta. Tak, nie przychodzą, całe szczęście. Znaczy jak przychodzą, to się zaraz ulatniają. W sumie mi one nie przeszkadzały, nie widzę jakiejś różnicy większej ze zwierzętami lub bez. Nie wiem, no ale sam fakt, że zaczynamy trochę ogarniać, może coś tam wiesz. No bo postanowiłam zrobić nam zielone paski i zarzucić show biznes, więc wiesz. I posłuchaliśmy kilku dobrych rad na zasadzie sprzedajcie to i zróbcie tamto, a nie grajcie jak pierdoły. Dużo naszego fejla jednak wynika z mojego uporu. O. A ona gdzie poszła z tymi śmieciami? No stoi i patrzy w kosmos. Aha. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Przechwalaj się. Nie ma żadnych osiągnięć. Ale porozmawiamy troszkę. Tak, opowiem ci o pieniądzach w tym momencie. Świetne tematy.
O, Anusia w tej części zdecydowanie nie jest otwarte miasto. A mogłoby być w sumie, bo to jest tak niewiele do czytania, że... No, ale pamiętaj, kiedy wychodziło z Sims. Pamiętam. I jakie były wtedy komputery? Chyba byłam w szkole podstawowej wtedy, ale mogliby taki remake zrobić lekki, nie? Podrasować grafikę, właśnie zlikwidować te ekrany ładowania, pokompresować te wszystkie jakieś tam znaczniki w telefonie i wydać na Origin. Mhm. Retro Simsy, troszkę lepsze. Wiesz, EA by mogło dużo rzeczy zrobić dla fanów. Bo ja już przestałem wierzyć. Popatrz, towarzystwo nam rośnie od rozmawiania. Patrz, jesteśmy na dobrej drodze do przetrwania. Przyspieszę to troszeczkę. Jakieś koty nam przylazły. Dobra, jest dobrze, popatrz, jesteśmy trochę szczęśliwsi. Dobra, ty się prześpisz teraz na drogim łóżku, ja się prześpię w tanim. Co chciałem powiedzieć, nikt nie chce od EA remake'u. W sumie podejrzewam, że jakby zrobili coś takiego, to by wyskakiwało pełno reklam, nie? Typu, kup The Sims 4, nowy dodatek The Sims 4. Gra podczas ekranu ładowania. Już tam z show biznesu do mnie wydzwaniają, że się do niczego nie nadaje, ale to nic. O, ty już możesz wstać, dobra. I posprzątać ten bajzel. My nic nie robimy, tylko jemy, sprzątamy i ewentualnie praca. I śpimy, już nawet do pracy nie chodzisz. Dobra, czekaj, bo to trzeba ogarnąć inaczej. Najpierw wyrzuć to, później jeszcze zrób tak. Wszystko jest kwestia dobrego kolejkowania. Już, jeszcze to możesz wywalić. Przeczytaj sobie gazetę. A, odbierz telefon, może wygraliśmy na loterii. O, albo mnie chcą wyrzucić z pracy. Przeczytaj, Bigos, czytaj, to jest dobrze. To nic, że jesteś nieszczęśliwy. Ja ci zrobię pyszne jedzenie. Patrz, ale wysypiamy się jednak, do kupienia ci łóżka za 300 było dobre. Teraz... Nie no, młotka, brawo! Zapomniałam się wylać. Nie, jeszcze mi wlazłeś tutaj, Bigo, zboczeńcu! Ty posprzątaj w takim, a ty też się zaraz zlejesz. I wlazłam ci. No. To chociaż od sobą porozmawiam troszeczkę. Posprzątaj. Jakie są minusy The Sims 1? No, trochę jest toporna już ta gra. W porównaniu do dwójki. Wiesz, znaczy może jeszcze nie tyle co toporna, co bardzo wymagająca. Za dużo trzeba się napracować, a za mało jest z tego pożytku. No, to i gdzieś to troszeczkę tą rozgrywkę zabija według mnie. Ale i tak jest lepiej niż The Sims 4. Nie no, oczywiście. No i są zmywarki. Dokuczasz mi. Już tak mieliśmy dobre relacje. Jeszcze cię okrzyczałam i wygoniłam do pracy. Dobra, młotka, czytaj po prostu to coś. Okej. Ale żyjemy jeszcze. Żyjemy. Jeszcze no, mówiliście, że nie damy rady. Proszę, jak daliśmy radę. Rachunki przyszły, nie. Dobra. Nie usiądź, tylko posprzątaj to wszystko. O, gdyby odwiedziła was Ewa Kopacz i spytała się was, jak się wam żyje, co byście odpowiedzieli? Bajecznie. No proszę. Ja jestem zadowolona z poziomu życia moich Simów. Jest idealnie, tak jak chcieliśmy. Dobra, idę ją wyspać. Najwyżej zdechnie z głodu. To dobrze, że podejmujesz pracę. Nie jestem w stanie podjąć pracy. O, mam depresję. Jeszcze do mnie dzwonią, kurde, z show biznesu, że jestem beznadziejna. Wszyscy krzyczą, żebyś czała lampę.
Ja jestem nie w stanie czeć lampę. To Bigos może będzie czeł lampę. Mogę. Młotka, nie właź mu, kurde, w ten prysznic. Torbo jedna. Ale wszyscy znają prawdziwy wiek młotki. Nie wiem, Tomasz, co pytasz? Czy znam prawdziwy wiek? Coś się stało złego. Ale nie wiem co. Znowu? Tak dla, wiesz, rozrywki, nie? Jakbyśmy mieli za łatwo. Dobra, czę lampę. Mam większe szczęście w tym niż ty. Aha, bo ona jeszcze musi z tym wyjść na zewnątrz. Nie, no przecież nie, na pewno się nie uda nic dobrego. O, Alika napisała, że jestem uroczy. O, pieniądze! Dwa rachunki przyjdą znowu. Jak nic, pieniądze i rachunki przyjdą. Co ja najlepszego zrobiłam? Znowu mam rachunki? No. Ja już nie mam co sprzedać! A mnie nikt nie chce kupić. O matko. Przeczytaj. Nie, nie, nie. Przyjdzie komornik i nara. Trzeba będzie rzeczywiście to łóżko sprzedać w końcu. Chyba się złamie. No, trzeba było wziąć miłość. Ta! I bym mnie z tobą pokłóciło na pewno. Szukaj pracy, Torbo. Nie, bo towarzystwo, no. Aaaa! Tańcz. Następnego live'a robimy z dwójki. Nie, jedynka najsuper. Zaraz sobie paseczki porobię i nieważne jaka będzie praca, i tak ją przyjmę. Paseczki. Paseczki sobie porobię. Tańcz, młotka. Tańcz, gorzej nie będzie. Ile mamy tych rachunków? Znowu trzy? Po 1000 milionów? Tak. No, trzeba było brać pracę, jak było można. To była najgłupsza decyzja ever, to co zrobiłam. Jeszcze naśmiecimy tutaj. Nie, najlepiej po prostu. O matko. I znowu czerwone paski, bo zmęczona, bo coś tam. Nie wierzę, po prostu idź spać, młotka. Trzeba Bigosa ogarnąć, Bigos lepiej. Tańcz, po prostu tańcz w tym syfie, tańcz! Chyba, że... No ale nie, bo wtedy nie jest dostępny tryb budowania. Komornika byśmy mogli zamurować, ale... Zamurujemy komornika. No. A nie, nie da się. No nie da się, bo jest wyłączony tryb budowania. Nie, wszystkie te trzy rachunki, nie, po prostu nie. Bigos, idź do pracy, ratuj. Ratuj nasz budżet. Młosia, masz na sobie czerwoną, obcisłą sukienkę. Wiesz, więc wiesz, co możesz robić. No starałam się, ale nikt nie chciał. Papa, tym co idą. Papa, Wojtek. Dobranoc.